Ale fajnie. No i takie poranki to ja rozumiem. I tam jest chatka. I tam są górki. Także dzień dobry Państwu, Wasz ulubiony korespondent uwalony kremem na nosie nadaje z wioski Nam Dam chyba, tak? One tak się dziwnie wszystkie nazywają, że pewnie się pomyliłem, ale no nie zmienia to faktu, że jest pięknie. No to wbijamy do jaskini i wow, no wygląda dosyć dobrze. To zmierzamy do głównej części. Spotkałem tutaj Parker z Australii ze swoim przewodnikiem i się jakby trochę dołączyłem do nich. W zasadzie sami mnie zaprosili. Dostałem jakąś lampkę na głowę, ale to chyba tylko w wypadkach awaryjnych, bo tutaj wszystko jest dobrze oświetlone i bez problemu widać, gdzie się idzie. Także no nie spodziewałem się, że to takie fajne będzie. Mówię sobie, a może odpuszczę, jaskinia to jaskinia. A tu się okazuje, że jest szał. Wow, a w środku nie ma prawie nikogo. Patrzcie na to. Wow. No dobra. Zobaczmy, co się dzieje tam przed nami. O, tu jest pan lokalny przewodnik. Takie numery tu się dzieją w tym Wietnamie. Foteczka, jedzoneczka. La la la. I ekipa. Ok. Matt. Oh. Okay. Come on. Yeah. Nie wiedziano, jak zrobić sobie selfiaczka. Selfiaczka. Zrobię selfiaczka kamerką. Stała się taka sytuacja. Stała się taka sytuacja, że dzisiaj robiłem foteczkę przy drodze i ten pan, z którym poznałem się na Hawajach 11 lat temu, zobaczył mnie i krzyknął moje imię. I trochę mnie to zdziwiło i po chwili okazało się, że razem jesteśmy na tym samym lądzie. A potem poznałem jego dziewczynę i jego przyjaciół. I razem jesteśmy sobie na kolacji i jemy chyba dosyć dobre rzeczy. Cool. Let's see. I think he was saying a prayer for us. Do that again. One time only. Oh my kid. Do that again. I don't even know. The back. Thank you.
Więc dziś przyszło mi się obudzić w takich pięknych okolicznościach przyrody. Dzięki spotkaniu Mata nieoczekiwanie chciałem zatrzymać się szybciej, więc znowu przejechałem tylko jakieś 40 km chyba i natrafiłem na ten homestay z turbo tarasikiem i widokiem na tarasy ryżowe naprzeciwko. Także niesamowite lokum znowu udało się uzyskać. Story of Pao. No to zobaczmy. Oh wow. W tych też murach znajduje się homestay, z tego co zdążyłem zauważyć. Także klimatyczna sprawa. Tutaj jakieś zdjęcia. To chyba nie jest prawdziwe zdjęcie. To musi być efekt Photoshopa albo czegoś. To wygląda na prawdziwe zdjęcie. I to też jest pewnie prawdziwe zdjęcie. Tutaj ptaszki, sześć kryzolu. Temu się ewidentnie nie podoba bycie w klatce. Ciężko mu się dziwić. A ten swoje już zjadł w życiu. Nie? Zobaczmy jak tradycyjna chatka wygląda w środku. Jakiś pan powiedział, że można by jej zobaczyć. Nie jestem do końca przekonany, czy tak jest, ale tak to wygląda. Domostwo, tutaj chyba kuchnia. Ciemno strasznie. Także mimo, że to atrakcja turystyczna, to i tak fajny ma klimat to miejsce, no i przez chwilę jak nie było tu za dużo ludzi, to jest dobra atmosfera. No teraz akurat się zleciało trochę towarzystwa. Za mną tam trwa festiwal, jakby to ująć, przebieranki. Halloween się zbliża, więc może czas na przebieranki i pozowanie w lokalnych strojach do zdjęć. Tego do końca nie rozumiem, ale każdy robi co lubi, prawda? Przyprawy. Cynamon. Orzeszki. I grzybki.
dobry, poranek dnia 4 pętli Hajiang. Rozpocząłem od porannej rozgrzewki. Jesteśmy na 1200 metrów nad poziomem morza. Stąd Francuzi kontrolowali podległe państwo. Approved, polecam, zachęcam i pozdrawiam. Bardzo. Także jak widać, kolejny poranek udało się przywitać w dosyć epickich okolicznościach. Wczorajszy dzień był w sumie dosyć wymagający, jeżeli chodzi o warunki drogowe, bo na odcinku 20 km były roboty, czyli właściwie nie było asfaltu i wyboje. Raczej odradzano mi, żeby tamtędy jechać, ale w sumie była to niezła przygoda i ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Więc teraz spędziłem jeszcze jedną noc w miejscowości, w wiosce Dudzia, stolicy karaoke, jak się okazało, wieczorem. Wszystkie homestaye dookoła, które przyprowadzają tutaj grupy zorganizowane, wyją do 10:30 po prostu i no cóż, trzeba tu przetrwać, a okolica jest przepiękna.